Chyba, że ten kabel jest. Mega uważam. Teraz zobacz. Ej, weźmiesz mi to rafę, poprawisz? Dzięki wielkie. Poprawił. Co? Ej, jak wyglądam? Śmiesznie, jak szła do szkoły? Dobrze, no. Ej, u ciebie w ogóle nie widać tego. Się zlewa. No. Może i nie zauważy. Ej, ale dobra, widzowie, możecie mnie zjechać, jak będę mega słabym operatorem i nie będę, wiesz, bo tu trzeba tak operować ramieniem. Nie, no jest dobrze. Dobra, zacznę z tam piszecią. Jesteś chyba trochę za niska. Tak, aha. Tak, odkuciła. Ej, ale mega spoko. No. Metr, ja mam 1,70 m, ludzie, jestem. 1,50 m, pof. Ej, tak wyglądasz z mojej perspektywy. Jak ogry. Ale nisko? Co wy gadacie? Nie, no nie pisz, tak bo już się ucieszyłam, że mam plecak. Ej, w ogóle ja nie wiem, po co my tu przyjechaliśmy i gdzie to jest. O kurde, czekajcie, współpracę z tym. Ej, czy wy widzicie, co ja robię na telefonie? Powiedz mi, kiedy nie widać, bo muszę dać współpracę. Kurde. A ja zawsze taka jestem odklejona. Dobra, i tak, zobaczycie za chwilę. Klaudia, wstania, nie na kolanach idziesz. Co? Klaudia, wstania, nie na kolanach idziesz. Idę. Jakubek Monte, piętro 10. Czemu się czołgamy? Tak jakoś, widzowie. Zaraz będę z wami, dajcie sekundę. Ej, ty idziesz na ten szczyt dzisiaj? Nie, ale muszę wstawić story. To po co ludzi zapraszam tam? Na transmisję, na żywo. To współpraca. Serio? Byś próbowała jakąś inną transmisję niż naszą? Yeah. Nawet nie zaczynaj. Ja pierdolę. Nawet nie... I nie użyję na Twitchu. Ja pierdolę. Ale jeszcze... Ty, no konia trojańskiego wprowadziłem na kanał. Co ty gadasz? Przejmujesz widownię Kongo i wprowadza się gdzieś tam na shifty. Ja kurde, nie mogę... Chcesz się ze mną kłócić dzisiaj, ewidentnie. Dobra, będę pracować ciebie. Pięknie, ładnie. Ale patrz, jaka tam jest kolejka. Co ty? Ja zaraz będę spierdala, nie będę chciał kolejkę. Google chyba zwariował. Kurde. Mam 3% baterii, muszę to dodać. Szybka akcja. Co by ci wyjebało tą baterię? Dobrze, dziękuję ci, Adrian, za ten komentarz. Dobra, jest. Szybko. Poszło. Ja wiem, gdzie my jesteśmy. To jest mega romantycznie. Ja będę... Czy piszą mi, że jestem mega złym operatorem, czy nie? Co tam? To się na bilety kupuje, nie? No. A musimy... Nie, przez to przejdziemy normalnie chyba. Ale nie jestem pewna. Ja, ale w ogóle co to jest? Ogród świateł, coś takiego. Albo jakiś coś tam, to jest Wilanów. Piszę, że bardzo dobrze operujesz, jest wszystko piękne. O, jasne. Ale na co się wkurzy? Bo ona, wiesz, mówi do Dubiela, że dawaj, ciebie z live'a, wyjdźmy gdzieś. A Dubiel do mnie, dawaj, jak chcę robić live'a, przyjeżdżaj mi na randkę. Wie to ona jest. Ej, ale zimno. Mam taki moment teraz, że aż mi szczęka lata. A, będę nie. Co ja mogę teraz kolejkę? To nie idzie. No. A, bo tam jest ten, maszyna taka do kupowania biletów. Śmieszne, jakbyśmy się spotkali w kolejce. Ej, daj mi plecak jednak, bo tak słabo operujesz chyba. Sugerują, że jestem za niska, czy że jestem słabym operatorem? Nie, bo to trzeba ustawić jakoś tam, wiesz?
chcesz? No, daj może. Tylko muszę go zdjąć. Weźmiesz go? Bo ja trochę się obawiam o niego. Dobra, jesteśmy, widzowie. Dobra, zobaczcie, co tu się dzieje. Chodź, staniemy w tej kolejce już, chuj. Wytrzymam tak w tą chwilę. Zobaczymy. Nie? Wytrzymamy tą chwilę. A mama nie chciała. Przepraszam, co to jest za miejsce ogólnie, bo my tak przychodziliśmy i nie wiemy. Pałac Wilanowie. Pałac Wilanowie. I co tutaj znajdziemy? No tutaj teraz... Nie, dawny kompleks królewski. Dawny kompleks królewski, ale teraz są te plus taki, festiwal instalacji, światła to się nazywa. A, światełka. Tak. Fajnie, no to idziemy tam, Klaudia, co na randkę? No idziemy na randkę. No to pięknie. Ale cię zabrałem dzisiaj, ja to zaplanowałem specjalnie tak. Idealnie w naszą rocznicę. Tak. Nie, no żartuję, zaplanowałem to jak coś. Wie pani jak jest. Dobry pomysł pan. No bardzo. Widzisz, Klaudia? Jak ja się staram. A jest tam romantycznie? Całkiem spokojnie. Tak? Bo ja romantyk jestem. Naprawdę. To nie ma co się śmiać, proszę pani. A mało dzisiaj romantyków. No. Dokładnie. A mi się trafił. No. A ja już to jestem drugi raz. Ale to niesamowite te światła. One są niesamowite, Klaudia. No, nie? Zobacz. Spójrz tylko na ten tunel. Co ci przypomina ten tunel? Co? Tunel. Ale już czuję vibe świąt. No. To jest niesamowicie. Ten tunel wygląda jak droga do raju, czy nie? Nie? Widzi pani aniołki u góry? Jak pani raj widzi? No tak właśnie chyba. Ja też. Albo Dubaj, statek i 8 pięknych kobiet. I szampany. Żartuję, mam tu swoją jedyną. Za 8 wystarczy. Tak. Żeby pani wiedziała. To jest taka cicha woda, która brzegi rwie. Okay. Czytam, bo mi padnie telefon zaraz, wiesz? Romantyk. Romantyk, no. Wytynek. Nie, absolutnie. Ale co się odpierdala? Kongo, człowieku. One mówią. Co? Nie mówią po polsku, ja myślałam. Mocne. Jestem trochę w szoku. No. Ej, ale co będziemy udawać, że spotkaliśmy się przypadkiem? Tak. Powiem ty, Marcin, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Co ty tu robisz? Dobra. Ja nie przyklinam przy dzieciach, ja szeptam. Tego oni nie słyszą. Zrobić pani zdjęcia? Nie, nie, właśnie tylko koleżanką. A ja pani mogę zrobić. Sobie staniecie razem. Pani już ma dosyć. Czemu nie? Co ja za miejsce wybrałam, to nie ja. To jest miłe, że zaproponowałem. Może też chciałam mieć na zdjęciu, a nie każdy może, wiesz. Blikiem nie można. Co? Blikiem pewnie nie można, no.
Tu można blikiem płacić, czy nie? A blikiem nie można? Ale będzie przypał. No co, my będziemy płacić kartę? Ale mi się udało, to ty, Klaudia, płacisz. No to jest replika na liczbę, no. A tam są dwa. Chodź tu. To jest, zależy, ile to kosztuje. Królewski ogród. Czekaj, bilet normalny, ulgowy. Emeryci, osoby, nauczyciele. Ja jestem nauczyciel. Dawaj dwa razy normalne. Nauczyciel Kongo. Nie. Dobra, to ja ci później oddam. Dawaj cokolwiek. Kurde. No Jezus. Musisz włożyć. Nie, nie mogę włożyć, muszę przybliżyć. To tu. Tutaj ja pierdzielę. Nieważne. Dobra, mamy. Sprawdź, czy są to pewne. Są. Ej, trzymaj, bo ja zgubię. Masz po ulicy. Chodź, idziemy. Ale to jest niesamowicie, co? Zobacz, my takim idziemy fajnym tunelem, Klaudia. Ja cię tak zabrałem tutaj. Widzisz, jaki ja jestem fajny? Zobacz. Kurde. Patrz, byk, strzelec, baran. To są znaki. A co ty myślałaś, że co to? Jakieś religijne świry na przykład. Ja jestem teraz pod... To jest strzelec? Tak. To jest krzyż. W środku jest krzyż. Aha, no. Nie. To jest... No to może być byk. Nie, to jest... Albo jakiś koziorożec. Koziorożec? Byk jest tam na końcu. No, no dobra. A to? Strzelec chyba. Nie, strzelec był pierwszy. Ty, jak lecą. Na łeb. No. Co to? Gołą. Jest taki znak zodiaku? Wątpię. Nie, to jest pewnie panna czy coś. Ej, szkoda. Jak znak od zodiaku gołą? Żartuję. Co ty? Słodka kawa. No. Taka, wiesz, jak jest śnieg i tak idziesz sobie z taką kawunią, tak mega romantycznie. Ej, bilety, tak? Jest no. Dobra, pokażę panią. Już myślałam, że zgubiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Po lewej stronie. Dobrze, dziękujemy. To po prawej naszej. Patrz, jakie obrazy, niesamowite. Uj, wywalone pieniądze w błoto. Przestań cicho. No, ja już czuję, że to nie będzie mnie interesowało. Dobra, oglądaj, zapiszę się. Zobacz. Po 19 już doszło. Wow. Ej, myślisz, że dobiej się spóźni? Tak. Jak to jest foto na Insta? No. No. Muszę mieć jakąś. Jaką chcesz? Sexy jakąś. Mamy kupa. Ty, tu nie może to trzeba stać w kolejce, żeby wejść w ogóle. Ej, jestem ciekawa, czy ten pałac jest otwarty, bo jak pałac jest otwarty, to on jest całkiem ładny w środku, tu możemy wejść do środka. Ja lubię wchodzić do środka. Pałacu. Wchodzimy tam. No tak, pałacu. Ej, masz. To twój. Musimy go skasować. Tu są niesamowite atrakcje. Niesamowite. No. Thank you.
wyżej i do środka. Masz o, przesiadłam. Ty, nie mogło mi załapać. No, ja powiedziałam panu, że będę potrzebowała pomocy. I pomógł ci? Nie, w sumie. Chodź. No, mamy romantyczną rączkę. Za rączkę? O kurwa. Ale zresztą, kino, ja nie chodziłem za rękę tyle czasu. Czuj się. Oj, tojki. Za rękę idziemy, ale jest kino. Dobra, cicho. No, niesamowicie. Bardzo, no. Jest niesamowicie słodko. Ty na mnie patrzysz z taką nienawiścią. Czemu? Że to jest niesamowite. Czemu? No, że masz dosyć tego miejsca. Nie, jest fajnie, pa, ogród różany. Chodź, zobaczymy. No, o. Ja szczerze, ja nigdy nie lubiłam takich randek. No, ale też. Nie wolałabym zjeść kebaba na przykład. No, ja już jestem zmęczony. Ja nienawidzę takich romantycznych klimatów, a ty? Lubisz? Ja też nie, ale dzisiaj lubimy. A róże jakieś, kurde, ty, gdzie my jesteśmy, Klaudia? Co tu się dzieje? Spierdalamy stąd, to nie dla nas miejscówka. Mi ryje głowę to miejsce, ja się nie nadaję. Ej, ale to jest całkiem dziwnie. Nie no, ładnie jest. Mhm. Jest jak w bajce. To jest jak w bajce, no. Jest taka śmieszna woda. No. Niesamowita. Nie, ale ja jednak nie chcę foty, nie chcę mi się podobać, wiesz? Spoko, zrobimy kiedyś. No, już podpuścimy się, dobra? Mnie przytłacza trochę ten klimat tutaj rodzinny, dzieci biegają. Pają te różyczki elegancko. Słodko, nie? Patrz. Niesamowite to jest, róża. Wszystko tu jest. Dawaj, dawaj. Ale miejsce. Niesamowite to jest. Zobacz, palmy, wszystko. Palmy, róże. Róże, palmy. Zobaczcie, tylko. Mi tak się kojarzy Stare Miasto, że tam są właśnie same, wiesz, rodziny z dziećmi, że tam jest taki właśnie klimat. No, tak jest, no, no, no. Mi się to podoba, niesamowicie. Nie, ale tak szczerze, jak mam być szczery, nie, to tu jest bardzo ładnie, ale na przykład ja osobiście mam tak, że na przykład jak wychodzę gdzieś z dziewczyną, nie bardziej jarają jakieś przypały, niż takie zwiedzanie, oglądanie takich rzeczy, wiesz o co chodzi? To jest takie dla mnie, jakbym chodził po cmentarzu. No. Czyli nie rozumiem idei, co tu się robi? Nie chodzi, wiem. Tak? No tak, no chodzisz i se patrzysz, no. Jeszcze ja nie lubię w ogóle takich mega turystycznych miejsc, nie? Bo nawet ty nie usiądziesz, żeby popatrzeć. Mhm. Chodźmy zobaczyć tą kulę. Gadałeś, że chcesz pozwiedzać całą Warszawę? No tak, ale jakby nie lubię takich, wiesz, romantycznych randek. Ja mówię, że tu jest fajnie, ładnie, bardzo mi się podoba, ale ja osobiście, ja jako osoba, jak miałbym gdzieś zabrać dziewczynę, to nie, wolałbym na przykład, nie wiem, wynająć jakąś łódkę i kurwa sobie popływać z nią nad jeziorem. Wiesz o co chodzi? Niż wyjść kurwa i oglądać, jak się kulka kręci w ledach. No nie hejtuję. Nie, są ludzie na randkach, już co chodzi. Wiem, nie, no jest super, Klaudia, patrz. To jest niewiarygodne, że to się kręci. No. Chodzimy już. Już obejrzamy. Dawaj, zobaczymy, co tam jest. Bo tam też podobno ciekawie jest. Co? Ja nie mogę. Pozwól mi się wczuć w klimat. No wczuwaj się, ja już wczuty jestem, ostro. Mega słodko.
Nie no, jest ładnie, nie ma co powiedzieć. Podoba mi się, tylko... Ej, a nie, po kolei, chodź, bo tu... Po kolei, najlepsze na koniec. Klaudia, najlepsze na koniec. Ja tak nie czekam na takie rzeczy. Najlepsze na koniec. Nie, dobra. Wyczekane lepiej smakuje. Nie, chodź. Wcale nie. Później pójdziemy tam do krzaków. Na razie tu. Patrz, co to jest. Przecież to jest niesamowite, jak to jest zrobione. To jest tak się liczy. No, no nie wiem właśnie. To jest jakiś herb chyba. Niesamowity. Zobaczcie. Nie, ale fajne, fajnie jest. Tak już tak teraz bez beki. Fajne, fajnie można sobie pospacerować. Jak ktoś lubi spacerować, to to jest idealne miejsce, nie? Możesz się poczuć jak w bajce przez chwilę. Chodź, idziemy tam, proszę. Nie będziemy tym zaglądać, chodź. Chciałem zadzwonić do Siorki, żeby weszła na live'a, żeby tu przyjechała z dzieciakami. Moja siostra w ogóle chyba nie wie, że ja live robię. Co robisz? Bo jestem... Ty, moja siostra do mnie, ty... Halo, co się stało, że ty dzwonisz, a moja siostra może pojebało go? Kasia, weź wejdź na... Nie karetkę, nic się nie dzieje. Wejdź Kasia na live'a i zobacz jakie fajne miejsce. Może jak będziecie w Warszawie, możecie przyjechać z dziećmi, zobacz sobie. Bo zwiedzam, jestem w takim miejscu, że jest to jak w bajce, co nie? No wejdź, zobacz, wyślę ci linka. Nie wiem, zapytam się później, wejdź na live'a, wyślę ci link na fejsie. Pa. Ej, live przerwało, czy co? Nie wiem. Że ci piszą minus 5 koła? Nie, działa live. No, padł mi telefon. Ho. Zobaczcie, to jest niesamowite. Ty, ale jaka lufa. Zobacz, jaka lufa. Nie, to może gwiazdę oglądać. Ale nie ma gwiazd. Ho. No, Klauducha. Ale jest fajnie, co? Niezłą randkę mamy. Świetną randkę. Ta tam się nie da zejść już, nie? Zawsze tam, gdzie najlepiej, to nie można wejść. Przepraszam. Klauducha, chodź. Klauducha. Ale se randkujemy, co? Chodź sam jeszcze zobaczymy, co się dzieje. Co? Ej, patrz, to ona... Ale ten pałac jest niesamowity, powiem ci. Ale ją chcę wejść do środka. To wejdziemy kiedyś. No. Ty mieszkasz w pałacu.
Chwileczkę na każdą. No nie, no, no nie, no ale no nie mów mi, że, to, że ten dom Team X. Ja mieszkam u siebie przecież. No dobra, no ale mieszkałaś, no. No mieszkałam. No. No to nie mów mi, że ten dom nie jest pałacem. No dobra, ale to jest. No właśnie. No to nie wiem, jak jest tutaj w środku. No to jest spoko. Tam jeszcze tam jest takie ziemi, wiesz to? To zielone? No. Wygląda spoko. Tak. Tak. Zobacz, tu można sobie coś kupić. Ale jestem najedzony tym KFC. No też. Ja się nie daję do tych miejsc, serio. Tak? No. Ja też nie, ja w ogóle nie jestem romantyczny. Ale tu jest ślicznie, nie? Jakby nie patrzy. Ale ciebie wymarzę. Bo będzie jeszcze znak zodiaku. No, się wydaje. No to wszystko się opiera chyba na znakach zodiaku. No? Ej, nie, za to jest cała ta. Chętniki ci zrobię. No ale spójrz na mamę. Bo nie dam już, nie cofaj się. Ej, popatrzcie na mamę. Olo. Jaka jest idea tego wszystkiego? No właśnie, bo to na pewno ma jakąś ideę, nie? Bo tam jest globus. Na pewno to jest coś takiego. Ej, tu, zobacz, to nie spójrz, jest chyba spójrz globus. Na ten. To jest ten. Chyba coś. Zobacz, jak ładnie to wygląda. Nie? Chodź, bo ja jestem ciekawy, co to jest. To chyba coś. To na pewno nie jest globus. Co to widzowie jest? Ej, dobra, z daleka wygląda. No to teraz nie wiem. Na pewno nie globus. To chyba coś z grawitacją ma znaczenie, ale nie wiem, nie jestem pewny. Fizyczne świry, co to jest? To właśnie jest fizyka, ale nie wiem, co to jest. Sorry, ale z daleka wygląda jak globus i musisz to przyznać. Chodź, przeczytamy, może jest napis. Chciało ono mogło być jakimś siłą? Teraz się do... Tak. Same trakty, wiesz, to ładnie. Nie, to nie to. Ja w ogóle myślałem o czymś innym. Porusz ziemię. Ty, to ty ruszasz. Nie. Ja ruszam drugą stronę. Boga. Zakręć tak, żeby wypadło. Ta, szybciej się kręci. Szybciej się kręci. A te światełka co nie tam? Tak latają? Nie, szybciej nie. Się kręciło. Ściema to jest, tak mi się wydaje. Dawaj Zośka, czekamy. Chodź, zobaczmy ładny widoczek jeszcze raz, bo nie patrzyłeś. No pokaż. No bardzo, bardzo. Ja to już się nie mogę doczekać, jak kiedyś będę miał. Ej, patrz tam! Ty, to jest duże. No jasne, że możecie. Albo Bizila z nami zrobicie? Dobra. Zrobimy, jasne, okay. Że zrobimy. Ale to jest ślicznie, dziewczyny, co? To z przodu, to z tyłu. Pięknie. Naprawdę, nie? Dobra, dawaj, robimy Bizila. Ej, słuchajcie, jak to zepsuje, to się w ogóle nie zdziwcie. No. Jest, jest bardzo dobrze, jest super. Dobra, a może jest to jeszcze? Tak. Okay, fajnie wyszedł Biril, nie? A wiecie, że kiedyś nie wiedziałam, jak się robi birilla i normalnie tak trzymałam teraz sobie przy twarzy, potem patrzę tego birilla, ja tak. Da? Niesamowicie. To chodź być wodeczka. Chodź, chodź. Ja z tym plecakiem, czekaj. Dzięki. Dziękujemy wam, dziewczyny. My dziękujemy. Miłego zwiedzania. Nikt niczym nie przeszkodziłyście. Hej. Chodź. Tu w prawo chodź. No. Stań sobie tu. I zaraz tu jest mega słodko. Tak, tak ładnie wygląda te światełka i ta rzeźba. Przyznaj. Bardzo, no. Ho. Chodź, zobaczmy to zielone teraz. Nie, no jest ładnie, masz rację. Zimno, nie? A dubiel będzie za 20 minut. No. No bo dubiel zawsze się spóźnia. No.
Fajnie, nie? To ładne, to w dzień musi ładnie wyglądać. No. To jest słodko. Chodź, zobaczymy to w środku. To wygląda, jakby tam dzwon wisiał jakiś, nie? No, i to wygląda, jakby tam się dało wpaść. Taka kopuła. Nie? Tak na raz do zwiedzania, z ciekawości, fajne, no. Zgadzam się. Czemu tego kaptura nie założyć, jak ci zimno? Bo mam koka. No to co? Niesamowicie. Ale z daleka fajnie. Co myślicie, widzowie, o tym miejscu? Fajne, nie? Tak z rodzinką sobie wyjść pospacerować. Po dworze. Pałacki w jakimś. Podwórku. Cudowne, no. Dawaj, tam jeszcze coś jest. Tylko jak tam przejść? Musimy... Ej, a tam byliśmy? W tym stole? Gdzieś tam jest taki wielki stół ze świateł. O, pójdziemy tam, no. Może coś dam tam do jedzenia. No. Ale pani już trzeba mieć takie 40 lat, żeby tak pracować z mężem, z dziećmi, wiesz co chodzi? Tak? Ja tak nie chcę. Na razie. Ja to bardziej chciałbym mieć 20 lat i sobie latać, a nie spacerować. Nie, on przypomina Posejdona, ale nie wiem. Tam jest Posejdon. Tam jest Posejdon, ja mam ten. Co jest mitologia? To chyba będzie Zeus. Tu jest ten... kurde, Pegas. Czekaj, nie wiadomo, czekaj, może ja pojebałem coś. Aleksander! Ty jesteś Pegas? No żartuję, ale jak ma ten koń ze skrzydłami? Co? Widzowie. Ty, Klaudia mi zniknęła. Gdzie ona polazła? Tam już jest. No Pegas, a no to Pegas, no. A to? Dobrze mówiłem? Mama, jaki mama? No Zeus, dobrze mówiłem. A tu będzie Posejdon. Idziemy dalej. To będzie...
Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Nie, to nie będzie Afrodyta. Afrodytę zaraz na pewno będzie gdzieś Afrodyta, ale... Nie, Afrodyta to gdzieś by musiała mieć serduszka, jak jest coś takiego. To jest bardzo ładne, zobaczcie. Widzę, no aniołek, zaraz go pokażemy. Ty, tu coś z wężem jest. Kurwa, nie pamiętam już nic prawie. Pa, ten gra! Ładnie, nie? No. To najfajniejsze. I te środki. Niesamowite to jest. Chodzimy się, wracamy, czy idziemy tam? Do stołu? To dawaj, chodź do stołu. Ale jeszcze zobaczmy tego aniołka tam na środku. Klaudia! Ale cię dzisiaj zabrałem. W sumie ty mnie, bo ty zapłaciłaś za bilety. Ale mnie dzisiaj zabrałaś. Dziękuję. Klauducha. O, łucznik. Paladyn. Wiem. Siemano, siemano, nie przeszkadzasz. Jasne, cześć. Cześć. Dawaj, byczku, zapraszam. Na foteczkę. Może gdziekolwiek. Dawaj, mordeczko, tutaj. Teraz zostanę, o. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Pozdro. Miłego wieczoru. Hejo. No właśnie, też zwróciłem na to uwagę. To jest Nika chyba. Idziemy. Posejdon. Bóg morza. I oceanów. Ja mam ten. Jego na ramieniu. Tak? Wytatuowanego. Na prawym. No. Super. Ty, a wali te.
Ona gra na bębnach. Chodź. Gdzie idziemy? Weź ty prowadź może. Bo ja to tak wiesz. Nie mam orientacji w terenie. No i co powiesz? Nic. Fajnie jest? Fajnie, słodko. Aż mam taki... Nie tak, żebym chciała już dzieci mieć, spacerować z wózkiem bębnym. Nie, ale mam taki słodki mód. Taki wiesz... Taki jakbyś się przeniosła do innego świata na chwilę. No trochę. Ja też tak mam, no. Chill. Nie myślę w ogóle o niczym innym. Ja w ogóle zapomniałem, że live'a mamy. No, jest tak. Czuję się jakbym wszedł do bańki. Się tak skupiłam na tych światełkach. Ale z Kongo. Tam jest ten stół do którego idziemy tam. I już wszystko w sumie zobaczyliśmy. Chyba to jest ten pałac. No. Niesamowicie. Ty, ale ładny jest ten pałac na Zielonowie. Patrz. Idziemy na wyżerę do stołu? Idziemy. I tam można usiąść mocne. No. Jeszcze. Ej, to już jest koniec. Tutaj weszliśmy, a nie. Tak. Ale no tu tak jest koniec. Ej, ale ładnie. Chciałeś mieszkać w takim? Ja. Mieszkał, nie? Nie chciałbym tu mieszkać. Wolisz małe przytulne? Tak. Słodkie. Idziemy tam w lewo? Czy no. My chodzimy? Bo jak widzimy to chyba... Nie, chodź tu w lewo jeszcze. Salabadula, piti pipa, piti pipa. Czy usiąść? Z jakiej to bajki jest? No. Chodź na czym to? Jeszcze różnica w jakimś garze, tak mi się kojarzy. Nie ta ze Shreka? Nie. Salabadula, piti pipa. Gdzie dubiel? Zaraz będzie, no. Zobacz. Dubiel też chyba nie lubi takich romantycznych spotkań, więc zawołał mnie, żeby mu się nie nudziło. Ale sprytny, ja też tak będę robił, jak będę miał dziewczynę, będę umawiał się z ziołkami, dawaj, że niby się przypadkowo tam spotkamy, wiesz o co chodzi? To jest sprytne. Co to jest? Fotografuj z daleka, zakaz wstępu. A my od razu chcemy zacząć tą randkę? Czy damy im chwilę? Nie, od razu wbijamy. Ale nie, my się z nim przywitamy i pośmiejemy się i sparamy. Ja już mam dosyć. Ja też. To chodźmy tam na wejście, co? Usiądziemy sobie do wrotu. No. Wow, kurde, się wystraszyłem, ty. Myślałem, że na mnie lecą. Ej, ty mogę też restaurację na przykład. Co nie? No. I ty jesteś wiecznie głodna. Tu jest wejście. Tu? No. My chyba do siebie przez to najbardziej pasujemy, że jesteś ciągle głodna. Wiesz? To.